po prostu przypomina moje młode lata, bo ja nie wiem, albo już taka stara jestem, albo co, ale pamiętam jeszcze te niektóre narzędzia rolnicze. Także uważam, że tak, no młodzież nie tylko przy smartfonach powinna właśnie coś takiego oglądać. Pogoda dopisuje dzisiaj także fantastycznie. Uważam, że takie eventy są bardzo ciekawe, zwłaszcza dla osób mieszkających w miastach, którzy niekoniecznie zawsze nie mają dostępu do tego typu, żeby widzieć takie tradycje, więc uważam, że to jest super sprawa. Zwłaszcza, żeby dzieci też zobaczyły, bo no my może jako starsze osoby gdzieś tam mieliśmy z tym do czynienia kiedyś tu na wsi u naszych rodzin, ale już te młodsze dzieciaki w mieście nie mają takich szans, więc tutaj świetna okazja, żeby właśnie poznały tradycyjne taką pracę tradycyjną rolników i pań gospodyń. Od rana do wieczora, z jednego pola na drugie. Właściwie to jesteśmy cyklicznymi wizytorami tej imprezy. Co roku tutaj bywamy właśnie na Dniu Kartofla. I właściwie chcemy, żeby jakąś rozrywkę mieli zapewnieni nasi synowie. I z roku na rok są coraz starsi, mogą z większej ilości rzeczy skorzystać. I bardzo nam się podoba sposób przedstawienia tutaj pewnych czynności, które kiedyś były normą w każdym domu i mogą poznać, jak kiedyś ludzie po prostu radzili sobie z wykonywaniem produktów, niekoniecznie właśnie kupując je prosto ze sklepu, tylko właśnie mogą poznać, jak się to kiedyś w domach robiło. Dzień Kartofla to taki dzień, w którym rozpoczynamy jesień na wsi, czyli jesień w skansenie. Zakończyliśmy sezon letni i teraz wchodzimy ten jesienno-zimowy właśnie z przytupem, z racji wykopków, czyli takich tradycyjnych prac polowych. Wprowadzamy naszych odwiedzających w klimat sielski, ale też taki klimat pracy na polu. Nawiązujemy do takich tradycji związanych z wykopkami kartofla. Nie tylko do tradycji, ale też aktywnie włączamy uczestników właśnie w prace polowe. Każdy może spróbować swoich sił w wykopaniu własnoręcznym kartofla, który potem trafia do naszego parownika i można zjeść coś dobrego. Oczywiście tym wykopkom towarzyszą od zawsze tradycje związane z tymi pracami, stąd też na naszej scenie pojawiły się opowieści i tradycje związane właśnie z taką pracą. Są występy zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich, więc to poza samą tradycją pokazujemy również kawał dobrej muzyki. Jest też dużo do zjedzenia, bo to są regionalne potrawy przygotowane przez koło gospodyń wiejskich oraz lokalnych, takich regionalnych restauratorów, więc zadbaliśmy o jedno i drugie. Są oczywiście zwierzęta, jak to w skansenie, jak to na wsi, które też wywołują duże zainteresowanie naszych odwiedzających.